z małych miejscowości, no, gdzie tak naprawdę to jest stagnacja, gdzie ludzie najchętniej by uciekli i gdzie naprawdę trudno jest żyć. No. Znaczy, to warto pojechać, popatrzeć, nawet dzisiaj już wiele się zmieniło na lepsze oczywiście, ale no, to są całe masy ludzi, którzy są właśnie sfrustrowani. Dzisiaj może mniej, bo nagle dostają pieniądze, bo nagle okazuje się, że mają z czego zapłacić rachunki. Ekonomiści będą mówili o konsekwencjach tego w przyszłości, ale dla nich te konsekwencje w przyszłości są znacznie mniej istotne, no, niż koszula, która zbliża ciało. Konkret, który mają dzisiaj. Zgadza się. No. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Ksiądz Grzegorz Michalczyk, duszpasterstw środowisk twórczych krajowy. Duszpasterz. O, dobrze, tak przedstawił. W tym kraju. Na tej ziemi. Profesor Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych. Bardzo dziękuję. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 12, a po informacjach na Białym Koniu powraca redaktor Mikołaj Lizut. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Do piątku po 20. Poniedziałek. Wiktor Osiatyński. Zapraszam Państwa na program Zrozumieć Świat w każdy poniedziałek o godzinie 20. W programie tym będę rozmawiał z innymi ciekawymi ludźmi i czasami ciekawi ludzie będą rozmawiać ze mną. Salon Radia Tok FM. Reklama. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz w Lidlu. Pyszne, soczyste kiwi tylko 69 groszy za sztukę. 69 groszy. A słodkie, jasne winogrona 5,49 za kilogram. 5,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. O, rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. Syno, masz. Lokomotiv. Suplementy diety. Drażetki. Syrop. Już od trzeciego roku życia. Zimbiberi Syrizoma. Ogranicza skutki uboczne podróży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 25 lipca, minęło południe. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. W Łodzi zatrzymano Irakijczyka podejrzanego o szykowanie zamachu terrorystycznego. W Filadelfii rusza konwencja Partii Demokratycznej mająca zatwierdzić prezydencką nominację dla Hillary Clinton. Pojawiły się kolejne doniesienia o możliwym transferze Arkadiusza Milika. Antyterroryści zatrzymali w Łodzi mężczyznę, który, jak podejrzewają służby, mógł szykować zamach terrorystyczny. Chodzi o wynajmującego dwa mieszkania Irakijczyka. Dziennik Łódzki informuje, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Narodowego zatrzymali go późnym wieczorem w czwartek. Z doniesień wynika, że na odzieży podejrzanego miały znajdować się ślady materiałów wybuchowych, co miały już potwierdzić specjalistyczne badania. Nieoficjalnie wiadomo też, że na ślad Irakijczyka wpadła policja w Krakowie, gdzie jutro ruszają Światowe Dni Młodzieży. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, zapewnia jednak, że nie ma powodu do niepokoju. Mogę zapewnić, że na chwilę obecną nie ma żadnego realnego zagrożenia. Nie wpłynęła żadna informacja, która miałaby wpływ na realne bezpieczeństwo pielgrzymów czy Polaków, ale zawsze każdą informację musimy weryfikować, sprawdzać, tak aby stuprocentowo wyeliminować zagrożenie. Podobna sytuacja ma również miejsce w tym przypadku.
Także szef MSWiA, Mariusz Błaszczak, zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju, że służby nie informują o zagrożeniu terrorystycznym w kraju, choć prewencyjnie czuwają ze wzmożoną czujnością. Minister podczas odprawy w Krakowie pytany, czy po ostatnich wydarzeniach w Niemczech zdecydowano się na zaostrzenie procedur bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży, odpowiedział, że wdrożone w Polsce procedury są ostre i nie było potrzeby, by je zaostrzać. Paulina Nawrocka. Podczas odprawy szefów służb minister Mariusz Błaszczak zalecał swoim podwładnym, by nie lekceważyli żadnych sygnałów o niebezpieczeństwach i nie zważali na polityczną poprawność, bo jak tłumaczył, poprzedni rząd próbował zaszczepić w Polakach zarazę poprawności politycznej, która wykręcała ręce policji. Wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo i od państwa oczekujemy reakcji. Bez względu na to, do jakiej mniejszości należy ten, wobec którego są wątpliwości podnoszone przez obywateli, państwo musicie reagować. Błaszczak zapewnił, że procedury bezpieczeństwa są wystarczające i nie ma potrzeby dodatkowo ich zaostrzać po atakach w Niemczech. Światowe Dni Młodzieży będzie zabezpieczać około 38 tysięcy funkcjonariuszy, w tym 17 tysięcy policjantów. Paulina Nawrocka, TOK FM. Impreza w nocnym klubie Fort Myers na Florydzie, podczas której doszło do strzelaniny, była imprezą dla nastolatków. CNN i lokalna stacja telewizyjna, powołując się na policję, donoszą o co najmniej 2 osobach zabitych i co najmniej 14 rannych. Informują też o zatrzymaniu przynajmniej jednej osoby. Według NBC strzały padły na parkingu przed lokalem Club Blue Bar and Grill, a obrażenia kilku z rannych są groźne dla życia. Do tej strzelaniny doszło miesiąc po strzelaninie w innym nocnym klubie na Florydzie w Orlando. Tam z rąk samotnego wilka czy rewolwerowca, jak określają go media, zginęło 49 osób. I pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. W Filadelfii rusza dziś 4-dniowa konwencja Partii Demokratycznej, podczas której Hillary Clinton uzyska oficjalną nominację uprawniającą ją do stanięcia w szranki z Donaldem Trumpem o fotel prezydenta. Dionis Turis. Zdaniem ekspertów konwencja pokaże jedność partii, co ma odróżnić demokratów od ich rywali, którzy w poparciu dla Donalda Trumpa są mocno podzieleni. W Filadelfii wesprzeć Clinton ma jej były rywal z prawyborów Bernie Sanders, ale także były prezydent i mąż Hillary Bill oraz urzędujący gospodarz Białego Domu Barack Obama i jego żona Michelle, a także pozostałe najważniejsze osoby w partii. Motywem na konwencji ma być lewicowa agenda wprowadzona przez Sandersa, m.in. bezpłatne studia i szerszy dostęp do opieki medycznej, a także imigracja i zamieszki na tle rasowym. Jeszcze dziś w Filadelfii wystąpią nielegalni imigranci, których pobyt w USA demokraci chcą zalegalizować. Jutro przemawiać będą matki czarnoskórych mężczyzn zastrzelonych przez białych policjantów. Z kolei pojutrze głos zabiorą rodziny ofiar masowych zabójstw dokonanych przez psychopatów i rasistowskich ekstremistów. Sama Clinton swoje przemówienie wygłosi w ostatnim dniu konwencji w czwartek. Dionis Turis, TOK FM. To są informacje Radia TOK FM, a w nich sport. Arkadiusz Milik nadal znajduje się w kręgu zainteresowań włoskich klubów. La Gazzetta dello Sport podała, że Inter Mediolan może zaoferować za Polaka nawet 20 milionów euro. Michał Janczura. Transfer Milika to już jest połączenie telenoweli z dreszczowcem i żadne spekulacje na ten temat nie dziwią. Tym razem według włoskich dziennikarzy transfer Milika zależy od przyszłości Mauro Icardiego. Zawodnikiem Interu interesuje się Arsenal oraz Napoli. Bliżej transferu jest ten drugi klub, bo lada dzień do Juventusu powinien odejść Gonzalo Higuain. Wicemistrz Włoch otrzyma za niego aż 94 miliony euro, będzie więc potrzebował napastnika, a po drugie będzie miał czym płacić. Jeśli więc Icardi odejdzie, to Inter chciałby sprowadzić Milika. Ajaxowi za taki transfer może przybyć na koncie 20 milionów euro. Holendrzy mogliby przyjąć taką ofertę, choć oficjalnie Polak zostaje w Amsterdamie na następny sezon i nikt nie wie, jak ta historia się zakończy. Michał Janczura, TOK FM. A za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. Dziś w całej Polsce sporo słońca, ale na Śląsku, w centrum i na Opolszczyźnie synoptycy zapowiadają burze. Natomiast w Wielkopolsce i na Mazurach popada. W Trójmieście na termometrach maksymalnie 23 stopnie, w Białymstoku 27, w Szczecinie 28, w Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi 29, a w Lublinie, Krakowie i w Katowicach 30 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie. Jest 5 minut po godzinie 12. Kłania się państwu Mikołaj Lizut, a moim i państwa gościem jest Sławomir Neumann, przewodniczący klubu PO. Witam pana. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Panie przewodniczący, z czego wynika kryzys Platformy Obywatelskiej? No bo co do tego chyba już nie ma sporu. Że co, że jest kryzys? Że jest kryzys. Ja tak tego nie odbieram. Jesteśmy partią, która przegrała wybory po 8 latach i to wymaga pewnego przeformatowania się Platformy. Jesteśmy tak naprawdę dopiero 8 miesięcy po wyborach, więc... No i wzięliście się za łby. Nie,
Myślę, że to jest zbyt uproszczona teoria. Platforma się... trzech posłów wyrzuconych z klubu. Się konsoliduje. Budujemy, zapowiedzieliśmy budowę nowej platformy. Po wyborach ta platforma też się zmienia. Musimy się zmienić, żeby odzyskać zaufanie ludzi, zaufanie Polaków. Musimy inaczej pracować, inaczej inną ofertę programową przedstawić. To powoduje, że część osób inaczej na tę sprawę patrzy, ale to jest konsolidacja platformy, która ma dać efekt taki, że w ten jesienny sezon polityczny, który zacznie się we wrześniu, pójdziemy jako jedna zwarta drużyna, przyjmując program 24 września na kongresie programowym, który ma być alternatywą dla tego, co robi dzisiaj większość rządząca, ma być taką dobrą ofertą dla Polaków. A za co wychodzi od Platformy Huskowski, Protasiewicz i Kamiński? To była decyzja zarządu krajowego przy olbrzymiej większości głosów, tak naprawdę. O tym rozmawialiśmy na zarządzie, to są nasze sprawy, nie będziemy ich tutaj uwypuklać. Mają prawo koledzy się odwołać do sądu koleżeńskiego, jeżeli z tego skorzystają, tam ta sprawa będzie dalej się toczyła. Ale to, co zarząd miał, te dokumenty i te argumenty, skłoniły, jak mówię, olbrzymią część członków zarządu do głosowania za usunięciem z partii. Panie przewodniczący, bo chciałbym zapytać pana, tak jako realpolityka, czy to jest sens grillowania siebie nawzajem w tej chwili, gdy jesteście w opozycji i sondaże nie są dla was łaskawe? Sensem, wie pan, jest przygotowanie silnej platformy. Mhm. Która idzie w jednym kierunku. Bo ale tylko... to nie jest przygotowywanie silnej platformy, to, jeżeli to pan jeżeli tak uważa, wycinacie się. Nie, to pan tak uważa. My uważamy, że musi być drużyna, która idzie w jednym kierunku, która nie ma wśród swoich członków ludzi, którzy biegają w zupełnie w inne strony. My szykujemy się na poważną bitwę z PiS-em i Platforma jest jedyną formacją, która tę bitwę z PiS-em może na końcu wygrać. Czy blok wokół Platformy zbudowany? Ale żeby tak się stało, to musi być silna Platforma. Nie można jej osłabiać. Osłabiali Platformę? Ktoś, kto osłabia Platformę, kto działa na jej szkodę, no, działa na rzecz PiS-u, na to, żeby druga kadencja była dla PiS-u. My to znaczy, uważamy, że... sugeruje pan, że ci trzej posłowie kolaborowali z PiS-em? Nie mówię o tym, że kolaborowali z PiS-em, mówię, że osłabiali Platformę. I to jest... A to jest niestety w efekcie na końcu. Słaba Platforma to jest zwycięstwo PiS-u w drugiej kadencji. I my nie chcemy sobie Platformy, chcemy silną Platformę, chcemy nową Platformę, która da nową ofertę programową, która da nadzieję Polakom na to, że jest siła polityczna, że zobaczą, że jest siła polityczna, która może stanąć do walki z Prawem i Sprawiedliwością, nie tylko na tym, że będzie antypisem, że będzie negować PiS, ale też na froncie programu pomysłu na Polskę. I to my przedstawimy na koniec września. Do tego czasu musimy też u siebie się poskładać. To jest konsolidacja Platformy. My mówimy, no, to jest nowa Platforma. Jeżeli ktoś ma inne pomysły, przy tych pomysłów politycznych w ostatnich miesiącach mnóstwo pączkowało. No na czym polega ta nowość Platformy? Chcecie zrobić 500+, że dla wszystkich dzieci? Nowa oferta programowa, którą państwo wszyscy zobaczycie pod koniec września, to będzie nowa propozycja nowej Polski po PiS-ie z Platformy. Ja wiem, że wszyscy są niecierpliwi, od Platformy oczekuje się więcej. Nikt nie pyta innych partii, jaki mają pomysł na Polskę czy program. Platforma jest ciągle o to pytana, ale my o tym dyskutujemy, pracujemy od miesięcy. Te kongresy programowe, które się dzieją w poszczególnych regionach, ta praca, ona da efekt 24 września i pokażemy kompleksowy pomysł na Polskę. I to będzie pomysł Platformy Obywatelskiej. I wtedy będziemy mogli o tym dyskutować, czy on jest lepszy, gorszy. Będziecie państwo mogli go analizować. Dzisiaj nad tym poważnie pracujemy. Pracujemy nad odzyskaniem wiarygodności i zaufania Polaków. Mamy ten format klubów obywatelskich, gdzie spotykamy się i rozmawiamy z Polakami. To już ponad 140 spotkań w kraju. Tysiące ludzi też przewinęło przez te kluby. To jest też jedna z form powrotu do takiej bliskiej rozmowy z Polakami, tego nawiązania, tego dobrego kontaktu z naszymi wyborcami. Program zresztą także piszemy z Polakami, bo te konwencje są w dużej mierze otwarte. Rozmawiamy o tych pomysłach, chcemy go, program Polski Obywatelski zbudować, gdzie rzeczywiście podmiotowo także biorą w nim udział nie tylko członkowie Platformy, ale też Polacy. Panie przewodniczący, czy to już jest koniec waszych rozliczeń
personalnych, czy... Nie są rozliczenia, wie pan. To, no, mówił pan o nielojalności jakiejś, jak to inaczej nazwać? Znaczy nazwać tak, że ci, którzy chcą platformie zaszkodzić, no będą poza platformą, to tak, ale nie określam tego jako formę rozliczenia. Ludzie mają różne pomysły. Niektóre rzeczy się nie zgadzają, mają inny pomysł i to, ja też to szanuję. To nie jest tak, że... Czyli ci, którzy mają inne pomysły, wylecą. Ci, którzy nie chcą takiej platformy, która się rodzi i tworzy i będzie miała taki pomysł na Polskę, no to będą pewnie będzie im to uwierało w środku. I lepiej, żebyśmy te rzeczy sobie wyjaśniali wprost. I my o tym poważnie i uczciwie rozmawiamy. Rozmawiamy na klubach czy na zarządzie krajowym. Ja nie spodziewam się, żeby jakieś jeszcze były mocne próby szkodzenia platformy. A co z Ewą Kopacz? Ewa Kopacz jest w platformie. Mhm. No, ale broni tych, którzy wylecieli. No, parę osób broni, ale to nie o to chodzi. No, wie pan, no, mamy... To nie była łatwa decyzja. Znamy się od wielu, wielu lat. Z Jackiem czy Staszkiem to wiele lat w parlamencie. To trudno się dziwić, że też takie są ludzkie odruchy. Ale my, jako Zarząd Krajowy, jesteśmy odpowiedzialni za Platformę. Platforma to nie tylko klub parlamentarny, to nie tylko te 170 posłów i senatorów, ale to także 6 tysięcy samorządowców i kilkadziesiąt tysięcy ludzi i miliony naszych wyborców. Jesteśmy za to odpowiedzialni. I sentymenty, czy takie emocje, czy bliskie przyjaźnie mają znaczenie, ale jeżeli ktoś działa na szkodę tego całego organizmu, no to musi być jednak decyzja twarda nieraz podjęta. I takie decyzje pan, podjęte. Działali na szkodę, ale nie mówi pan jak, to nasze, więc to są nasze... my wyborcy mamy to ocenić. Ale no. Wie pan, no... I mówi pan, to są nasze prywatne sprawy, pan... wylecieli, niech mi panu wierzy, że działali na szkodę. Ale nie muszę pana przekonać, że panu wierzę, wystarczy przeczytać wywiad Michała Kamińskiego, ostatni. Ale to już wyleciał z platformy. No ale wie pan, jeżeli ktoś pisze takie rzeczy, to... Ja wiem, że wy potrzebujecie, szukacie państwo dowodów no, na to. Ale panie pośle, to jeżeli są kwestie, pan by wyleciał z partii... To bym się odwołał do Sądu Krajowego, bo takie mam prawo. I takie samo prawo ma każdy z nich. I tam może przedstawić swoje racje, jeżeli uważa, że zarząd się pomylił. Jeżeli zaraz, zresztą wrócimy do tego, co Michał Kamiński mówił w tym wywiadzie. 20 członków zarządu głosowało za, a dwóch było przeciw w tym przypadku, to coś jest chyba na rzeczy. Chyba, że pan uważa, że Zarząd Krajowy Platformy myśli o dewastowaniu własnej partii. Ja nie uważam, ja się próbuję od pana dowiedzieć, o co chodzi. Ale my nie będziemy wynosić spraw na zewnątrz. To są nasze wewnętrzne sprawy. Ja wiem, że to ma taka wiwisekcja dla dziennikarzy, jest atrakcyjna, nie ale... dla dziennikarzy, dla wyborców waszych. Mówi pan, że Polacy mają państwu uwierzyć. No, chcieliby pokażemy. Wiedzieć, o co kaman. Ale wie pan, Platforma ma swoje statutowe gremia i w ramach statutowych gremiów wewnętrznie rozmawiamy szczerze o sobie. Jeżeli ktoś chce być wewnątrz Platformy, to się do Platformy zapisuje i w ramach tej Platformy dyskutuje. Jeżeli jest poza Platformą, jest naszym wyborcą, to patrzy na naszą ofertę, na to, jak jesteśmy i albo nabiera zaufania, albo nie. Nasza decyzja ma na celu i w to wierzymy, że wyborcy nabiorą do nas zaufania, że zobaczą, że ta partia jest jednością. Jak mają nabrać zaufania, jeśli nie wiedzą, o co chodzi? Wie pan, znaczy, z taką debatą do niczego nie dojdziemy, bo to jest absurdalne, znaczy, stawianie sprawy. Jeżeli pan uważa, że każda partia będzie tłumaczyła, dlaczego ktoś jest poza tą partią, no to dojdziemy do absurdu. W polskiej polityce... Jeżeli partia wyrzuca prominentnych posłów... W polskiej polityce wiele osób opuszczało poszczególne partie polityczne i nigdy takich pytań i takich dyskusji zewnętrznych nie było. Platformy opuszczały ważne osoby. Platformy opuszczał świętej pamięci Maciek Pożyński, Platformy opuszczał Andrzej Olechowski, Jan Rokita, Zeta Gilowska, różne osoby. Prawo i Sprawiedliwość opuszczał w swoim czasie Kazimierz Michał Ujazdowski, Jerzy Polaczek, Joanna Kluzik-Rostkowska, opuszczał Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski. Takiej dyskusji nie było. Wie pan, jeżeli pan myśli, że to jest proces publiczny, to nie jest proces publiczny. My mamy swoje zasady i też pilnujemy tego, żeby ci ludzie też mieli szansę na to, żeby też spokojnie rozmawiać. No dobrze, panie pośle, bo o tym już bez skrępowania mówi Michał Kamiński właśnie w wywiadzie. Jak to było z jego opuszczeniem Platformy i stawia tam taką tezę, że Grzegorz Schetyna to jest koncesjonowana opozycja wobec PiS. Jak pan się do tego odnosi? Że to kompletnie głupia teza. No i tylko tyle? No po co tu komentować? No, tam jest, wie pan, te sugestie są bardzo poważne. No, panu poradzę, powaga Michał tych sugestii polega na tym, ale że... Ale Michał nie jest poważny. Znaczy, Michał Kamiński twierdzi, że Grzegorz Schetyna był zamieszany w aferę podsłuchową. No to poważnie już nie ma. Nie, głupiej już nie ma. Pan mówi, że to poważnie, może głupiej już nie ma. I to jest cały komentarz do tego. Co tu jeszcze mówić?
Jeżeli tak jest, jak mówi Michał Kamiński, a toczy się śledztwo w sprawie afery podsłuchowej, to ja rozumiem, że Michał Kamiński był na prokuraturze, jakikolwiek dowód przedstawił tej tezy. A jeżeli nie, to znaczy, że opowiada kompletne głupoty publicznie. Rozumiem, że Grzegorz Schetyna wytoczy mu proces. Michałowi Kamińskiemu niech pan nie przesadza. Nie rekomendowałbym tego. Jeżeli ktoś się ośmiesza w wywiadach i jego jedynym celem jest to, żeby jedyną szansą na istnienie w polityce jest to, że kogoś obrazi, ktoś z nim pójdzie do sądu, to powiem panu, że to lepiej czasami przemilczeć takiego gościa, bo za chwilę świat o nim zapomni, jeżeli będzie tak się zachowywał. Sławomir Neumann jest moim i państwa gościem, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. A w naszej rozmowie obrazić, między innymi... proszę państwa, obrazić, że ktoś jest złodziejem, że ktoś jest winny, a jeszcze jak jest na stanowisku, to wtedy nawet jak tutaj myśmy darowali takiemu małżeństwu czy parze kochanków, którzy już nie są ze sobą w sądzie na Marszałkowskiej 82, no to żeby sąd nie potraktował ją jako przestępczynię, prawda? Że jest przestępczynią, żeby sąd nie potraktował, bo gdyby tak było, to by ona pracy nie znalazła nigdzie indziej więcej, a tutaj też by nie posiedziała dłużej. Także wiecie państwo, to obraza to jest rzecz względna.